Warszawskie tramwaje zamiast na Złomowisko będą jechać na Ukrainę. Tymczasem SKM-ki od 13 lutego będą jechać na kursie skróconym, kiedy na moście na Pradze zaczynają być montowane elementy stalowe, a Warszawa stała się światowym kierunkiem, do którego zmierzają turyści. O tym nie tylko. W dzisiejszym specjalnym wydaniu Mniejsza z tym. W piątek, 10 lutego. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu Amiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Jak widzicie, jestem w niecodziennym miejscu, bo nie udało mi się jeszcze dojechać do domu. I aby to zrobić, muszę się pospieszyć i szybko dla Was nagrać i opublikować. Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, jak wygląda sytuacja z awariami na stacjach metra. A jest coraz lepiej. Tylko cztery windy nie działają. Bemowo, Kondratowicza, Rondo Daszyńskiego i Brudno. To stacje metra, gdzie nie działa faktycznie teraz jedna winda. Dalej, tramwaje. Warszawskie tramwaje, czyli te stare stopionki, będą wycofywane. Wróć, one cały czas są wycofywane. Jeżeli już są w zbyt słabym stanie, żeby cokolwiek z nich zrobić i wyciągnąć, to oczywiście jadą do różnych miejsc, gdzie są rozkładane na części pierwsze, a później na Złomowisko, czyli na Żyletki. Ale to się może zmienić. Może tramwaje zamiast na Złomowisko będą jechać na Ukrainę. I taki jest pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie faktycznie, bo może i wszyscy są zadowoleni, ale kierowcy autobusów niekoniecznie. Warszawscy kierowcy autobusów MZA skarżą się przed ratuszem na złe warunki pracy. Mówią nawet, że możliwe, że już niedługo nie będzie mieć kto prowadzić autobusów. No, powiem Wam, że szczerze, wizja mi się ta zbytnio nie podoba. Tym bardziej, że SKM-ki będą jeździć w najbliższym czasie na kursie skróconym. Tutaj też jest nieciekawie, bo 13 lutego od tego dnia będą jeździć pociągi linii S2 na krótszej trasie. Oczywiście chodzi o dalsze prace tam w budowie tunelu w Sudojówku. No i w związku z tym po prostu SKM-ki będą dojeżdżać tylko i wyłącznie na kursie skróconym. Czyli nie będą dojeżdżać do stacji Warszawa-Dębetów czy Sulejówek Miłosna, będą jeździć na trasie krótszej. Tymczasem ciekawostka zupełnie nie jest z Warszawy. Ostatni most na ostatniej prostej, chodzi oczywiście o Kraków, tu możecie go zobaczyć, tak ten most wygląda, on jest nie tylko dla pociągów, ale również dla pieszych i rowerzystów, o czym nie wiedziałem i tu możecie to zobaczyć bardzo dobrze na tych zdjęciach. Tu jest właśnie pochylnia, w której rowerzyści i piesi będą wjeżdżać i jest to oddzielone od tego toru, który w tym miejscu się znajduje. To jest coś, czego się nie spodziewałem i z racji tego, że PKP zamierza ponownie przywrócić tańsze bilety, to możliwe, że wtedy, bo bardzo chce od jakiegoś już czasu, pojawią się serie co dwumiesięczne z różnych inwestycji z Krakowa. Kiedy to się stanie, nie powiem Wam, najprawdopodobniej oczywiście, jak już będą niższe ceny i wtedy może zaczniemy. W maju, w sensie marzec, kwiecień, może wtedy zaczniemy jakiś serię z Krakowa ponownie, bo o tym moście już kiedyś coś nagrałem i fajnie byłoby nawet w sumie wrócić do niego, żeby trochę więcej Wam powiedzieć. Ale dobrze, zaczynam się zgadywać, a to jest bardzo zły pomysł, ale dobrym pomysłem było wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co prawda moja ostatnia licytacja, tu jest jeszcze na ekranie, muszę wcisnąć to F5, to zobaczymy, ale nie, aktualnie jest za 315 zł, zostanę reportatem z miejsca wydarzeń, Awizonosza, na jeden odcinek możecie coś takiego licytować, ale kiedy wy to oglądacie, to już tego nie możecie licytować, to już jest po licytacji. Wejściówki poszły za prawie 60 zł, jestem pod wrażeniem, za jaką sumę poszły i już niedługo będzie wysłane tam dla osób faktycznie, które by licytowały, to uzbrojcie się w cierpliwość, bo zaległo jeszcze muszę dodać parę rzeczy. Natomiast z innych rzeczy, które muszę powiedzieć, to jest to, jak dobrze sobie poradzili w finale Warszawski Transport Publiczny i wszystkie spółki. W ramach tego, że wiecie, tramwaje mogą mówić, ile razem zebrały auto MZA, ile zebrało samo, a Warszawski Transport Publiczny może połączyć to wszystko w jedną ładną sumę i uzbierać aż 130 tysięcy złotych z wszystkich licytacji i wszystkich innych rzeczy. Naprawdę niesamowite kwoty, chociaż nie będę ukrywać, że chyba największą kwotą, która mnie zdziwiła i zaskoczyła, to jest 6 tysięcy za przejazd w kabinie SKM-ki, jak i również zwiedzenie stacji techniczno-postojowej właśnie na Odolanach. I to chyba jest najciekawsze, co mnie powiedział. Co się najbardziej mnie zdziwiło, że aż za tyle pieniędzy poszło. Bo reszta to tam, wiecie, w puszki, wpłaty i takie tam różne rzeczy się działy. Oj, przepraszam.
ale nie będę przepraszać za to, co się faktycznie dzieje w Warszawie. Królewski Deptak, a właściwie weekendowe zamknięcie Królewskiego Deptaku z okazji ferii. 11-12 oraz 18-19 lutego, wtedy będzie ta przestrzeń dostępna tylko dla pieszych, czyli autobusy będą jeździć objazdami 106, 111, 116, 178, 180, 222, 503, 518, N44, będą jeździć objazdami podobnie 128 czy 175. Natomiast, wiecie, objazdy objazdami, ale nic nie przebije tramwaju do Wilanowa w tej kategorii. Tramwaj do Wilanowa. Do pierwszej połowy 2024 roku objazdy już z nami pozostaną. Takie jest główne przesłanie tego artykułu od WTP. Konkretnie kolejne ulice będą zamykane 11 lutego, 16 lutego, 19 lutego, więc to tego pokazuje, że do 19 lutego nie pojawi się kolejny film z tramwaj kierunek Wilanów. Po prostu się zbyt dużo zmienia w tym czasie. Nowe buspasy, nowe zwężenia, o tym mówimy już w poprzednim filmie. Ważne jest to, że jeżeli ktokolwiek z Was zamierza jechać świętego ale Jana sobie, III Sobieskiego w najbliższym czasie, to nie robi się tego. Po prostu jakby tam są takie objazdy, że panie, przeciąć to jeszcze może, ale jechać nie. Tego się robi. A już w ogóle nie autobusem, to już jest bardzo zły pomysł. Natomiast zima, a więc ferie. Ferie, co oznacza brak transportu publicznego. Oczywiście, jak zawsze w ferie będzie jeździć mniej autobusów, część linii jest zlikwidowana, czy zawieszona na ten okres czasu. Czyli mamy tak, 114, 121, 150, 164, 211 i 401 będą jeździć inaczej w związku z... W sensie tam nie będzie po prostu kursów tych szkolnych, jak i również 136, 164 czy 201. Zawieszone będą linie autobusowe. 196, 200, 320, 332, 339, 356 czy 379. Natomiast będą zmiany autobusowe na liniach, w sensie trasy i specjalne schody jazdy na liniach autobusowych. 518, L24, 105, 106, 125, 135, 193, 194, 340, 507, 509, 511, 518 i 523. Częstotliwość tramwaju w godzinach szczytu to będzie 4-5 minut lub 8-10 minut, a poza szczytami 6-7 minut i 30 sekund, albo 12-15 minut. W soboty rozkład się nie zmienia i to chciałem usłyszeć, bo jeszcze jakby soboty utrudnienie, to już w ogóle byłby dramat. Metro M1 będą jeździć co mniej więcej 2 minuty i 50 sekund, a M2 3 minuty i 30 sekund. Widać tutaj różnicę, gdzie jest STP, a gdzie go nie ma. Natomiast lecimy dalej z kolejnymi informacjami, mianowicie most na Pragę. To jest jeden z pierwszych elementów stalowych, który już powoli będzie montowany. A przygotowanie do konstrukcji właśnie tych stalowych. No i zetknijmy sobie tutaj oczywiście, no, oglądali sobie, dokładnie sprawdzali i już się pojawiły faktycznie na miejscu te konstrukcje. Film z mostu na Pragę, nie wiem kiedy pojawił się w najbliższym czasie, znaczy dopytam jak wrócę z Zakopanego, więc jakby to chwilę potrwa, ale na pewno to będzie całkiem ciekawe. Tak samo jak to, że wiadukt na Madewiński cały czas trwa. Nawet w okresie zimowym prace tutaj trwają i tak one mniej więcej wyglądają, więc ruch wahadłowy i ogólnie ruch tutaj niedługo będzie przywrócony. W sensie nie szykujcie się na to w najbliższych miesiącach, ale to nie jest jakiś bardzo odległy czas. Bo wiemy wszyscy, jakie to są duże utrudnienia dla tej okolicy. Tak samo jak właśnie tak, który będzie zamknięty. On głównie dla WTP będzie utrudniony, ale dla pieszych, tak jak już powiedziałem wcześniej, to będzie całkiem ciekawa atrakcja właśnie w ten sposób. Zwłaszcza jeszcze z oświetleniem, które aktualnie jeszcze jest. Natomiast nieciekawym oświetleniem, które możemy zobaczyć na ulicy Warszawy, są oczywiście nielegalne reklamy. Bilans ze stycznia. Psują estetykę, a czasami nawet stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Nielegalne reklamy to zmora naszych dróg, dlatego nie ustajemy w ich likwidacji. W styczniu na 137 ulicach skontrolowaliśmy 902 reklamy i usunęliśmy 45 nośników reklamowych. Jak te reklamy nielegalne wyglądają? A następująco, zobaczcie. Jedna wielka, jakiś ptak czarny, pewnie kruk. Mało tego, jeszcze zielona trawa. Zedem z tym walczy, wyplemia całkowicie, że zieleń również znika. Oczywiście sobie żartujemy, natomiast podobnie sytuacja miała miejsce tutaj. Tylko tutaj, w drugą stronę. Kiedy ZDM przyjechał, była reklama. Kiedy ZDM wyjechał, była zielona trawa i nie było reklamy. No, idealne połączenie. To z pewnego jest dosyć blisko mnie miejsce, gdzie aktualnie się znajduję. No, także co tylko mówić. Dobrze, ZDM, radźcie sobie z tym dalej. Tak samo jak ze studzienkami, które trochę się zapadły w dół.
Cały czas są usuwane właśnie te ubytki w jezdni, podnoszone studzienki i tak dalej. Tutaj są te dwie drogi, które są robione na zimno i na ciepło. Bym się napił na ciepło czegoś, ale moja herbata już jest zimna. Ale zawsze to coś. Tymczasem w Rzymie, czyli stołecznym zarządzie rozbudowy miasta, na słonisku, na paluchu coś się dzieje. Powstaje nowy budynek geriatriców. Dla psów. Dobrze, nawet dla was tego specjalnie nie przeciąłem, abyście usłyszeli, jak się to męczę. Tak on wygląda w trakcie budowy. Powiem wam tak. Paluch to jest jedno z tych miejsc, gdzie chętnie bym wpadł, ale nikt nie mam niestety czasu. Chociaż kiedyś tam miałem okazję być parę razy, bo latałem tam dronem, ale na pewno to jest jedno z tych miejsc, które może kiedyś nawet z kamerą bym do was odwiedził, ale bałem się, że może by z was zbyt mocno chwycić za serce, tak samo jak te reklamy, które aktualnie są w tramwajach. Właśnie na temat palucha, ile zwierząt nie przeżywa tego, co tam się dzieje. Natomiast oczywiście tam nic złego się nie dzieje, po prostu zwierzęta nie wytrzymują tak długo bez człowieka. Natomiast przejdźmy do tego, co jest dobrą nowiną na koniec, żebyśmy zakończyli tę mniejszość z tym całkiem pozytywnie. A mianowicie świat wybrał kierunek Warszawa. European Best Destination 2023. Że tak powiem po mojemu angielskiemu. 142 tysiące głosów dały Warszawie zwycięstwo w tym konkursie. Głos na stolicę oddali tych z ponad 130 krajów. Organizatorzy ogłosili dziś wyniki trwające 3 tygodnie rywalizacji, w której uczestniczyło 21 europejskich miast. Warszawa pokonała Ateny, Wiedeń, Pragę, Kopenhagę czy Maybor. No więc jest całkiem ładnie, bym powiedział, że Ja bym powiedział, że jest dobrze. Jesteśmy zachwyceni tym. No i co? Oby tak dalej. Oby coraz więcej osób do nas przyjeżdżało. Tym bardziej, że dużo nowych rzeczy się buduje. Warszawa Zachodnia. Dobrze, na koniec sondaże, bo zwolniłem z tempem, a zostało mi mało czasu. A mianowicie, sondaże. Czy metro warszawskie powinno zostawić sobie jeden pojazd serii 81, czyli te rosyjskie, jako zabytek, zanim wszystkie zostaną zlikwidowane i płatne z żyletki? Albo zostaną sprzedane. No i większość z was stwierdziło, że tak, że to jest mimo wszystko, nawet jeżeli to jest rosyjska. Tak, tutaj odpowiadam, faktycznie tu miałem błąd, napisałem rosyjska z dłużej, ale to autokorekta, wiecie. Natomiast wracając do meritum, tak, nawet jeżeli to są rosyjskie pojazdy, to i tak to jest element historii, który jest warszawski. Więc one się też kojarzą z naszym warszawskim metrem, zwłaszcza w tym malowaniu, które są. Dlatego powinny pozostać co najmniej jeden skład pełen, sześciowagonowy, bądź dwa, łącznie 12-wagonowe, abyśmy mieli po prostu taki element, chociaż 16% was stwierdziło, że to nie powinny być zabytkami, ale prędzej czy później się staną. Natomiast na koniec, kończąc ten cały mój wywód, tu oczywiście cały czas proszę o komentarze na temat, co jest wykluczone komunikacyjnie, bym mógł zrobić kolejny reportaż na ten temat, niedługo się tym zajmę bardziej. Ale jeszcze było pytanie takie bardziej ciekawostkowe. I tu powiem wam, że głosy są tak podzielone, że aż się nie spodziewałem. W ile czasu powinno być, dojeżdżasz do centrum, czyli do Ronda Dmowskiego? Na 800 głosów większość z was wybrała, że w 30 minut, 25% was tak wybrało, 20 minut 23%, w 40 minut do 40 minut 17%, do godzin lub ponad 16%, nie mieszkam na Mazowszu, czuję sobie spoza, tutaj pozdrawiam serdecznie, 19% z was zagłosowało. No i co ja mam powiedzieć? Nie powiem, którą kategorią ja jestem tutaj, bo nie mogę sobie spoilerować, bo wtedy się domyślicie, gdzie mieszkam, ale tak. Jestem pod wrażeniem, że całkiem szybko możecie dojechać do centrum Warszawy. Trzeba się tylko cieszyć, powiem tak. Trzeba się tylko cieszyć. Dajcie znać też w komentarzach, co sądzicie o moim filmie na temat wejściówek latających i wybuchowych, który się pojawił parę dni temu. No i na koniec dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jest was tutaj coraz więcej. O, właśnie straciliśmy subskrypcję. Ale to cały czas się lat jedzie w drugą, jedną w drugą stronę. To nawet dobrze, bo muszę się przygotować. Bo pamiętajcie, ja powiedziałem ostatnio mniejsza z tym, że na 8888 subskrypcji wypuszczę specjalny film, a ja jeszcze muszę go dokończyć. Wiecie, brakuje mi tam paru elementów, więc muszę na spokojnie do tego dojść. Ale to nie zmienia faktu, że to byłoby na tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce.
kolejnych materiałach na moim kanale. Ja mam do wyjścia z tego miejsca, gdzie teraz jestem jakieś 5 minut, więc muszę się spieszyć. No i cóż, nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Z informacji ważnych, ja w poniedziałek rano wyjeżdżam do Zakopanego, wyjeżdżam na parę dni, ale filmy będą się pojawiać cały czas na spokojnie z różnych miejsc, m.in. z kolektora Mokotów Blisk, który miałem przyjemność dzięki MPWiK warszawskiemu zwiedzić, za co jeszcze raz bardzo dziękuję, ale to zobaczycie w filmie niedługo. No i różne inne inwestycje, które też bardziej lub mniej przyjemnie się nagrywało. No ta jedna w centrum Warszawy bardzo mnie zdziwiła, że aż tak negatywnie by jedno mnie nastawienie, ale no cóż, zobaczycie te wszystkie filmy i to już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!